Teoria i praktyka satanistycznej magii. Definicja magii, którą tu się przedstawia, brzmi: zmiana w sytuacjach lub wydarzeniach stosownie do czyjejś woli, która nie byłaby możliwa do przeprowadzenia przy użyciu zwykle akceptowanych metod. Definicja ta, nie ukrywam, zostawia duże pole do osobistej interpretacji. Ktoś może powiedzieć, że ta instrukcja czy procedura nie jest niczym innym niż psychologią stosowaną lub zjawiskiem naukowym opatrzonym magiczną terminologią, dopóki nie pojawi się w tekście oparte na niepoznanych odkryciach naukowych. Jest tak dlatego, ponieważ nie przeprowadzono prób wyjaśnienia i ustalenia przytoczonej nomenklatury. Magia tak do końca nie poddaje się wyjaśnieniom naukowym, jednakże nauka raz za razem była uważana za magię. Nie ma różnicy pomiędzy białą i czarną magią, za wyjątkiem kołtuńskiej hipokryzji białych magów, ich poczuciem winy, cnoty i okłamywaniem siebie samych. W klasycznej tradycji religijnej biała magia zarezerwowana jest dla altruistycznych, miłosiernych i tak zwanych dobrych celów, podczas gdy czarna magia wykorzystywana jest dla samowywyższania, zdobycia osobistej siły i tak zwanych złych celów. A przecież nikt nigdy nie studiował okultyzmu, metafizyki, jogi czy innych dziedzin białego światła bez wynagrodzenia swego ego i uzyskania osobistej siły. Tak już się dzieje, że jedni ludzie czują przyjemność, ubierając się w włosienice, gdy inni preferują aksamity i jedwabie. Co jest przyjemnością dla jednego, może być bólem dla drugiego. I to samo stosuje się do dobra i zła. Magia dzieli się na dwie kategorie: rytualną lub ceremonialną i drugą, arytualną lub manipulacyjną. Magia rytualna polega na przedstawieniu przepisowej ceremonii o specyficznym czasie. Odbywa się wewnątrz ograniczonego pola umiejscowionego w zacisznym uboczu. Jej istotną funkcją jest odizolowanie, aby nie mogła się rozproszyć energia wynikająca ze wzrostu adrenaliny, czy też inna energia indukowana w sposób emocjonalny, a która jest konieczna do zamiany w siłę umożliwiającą dynamiczną transformację. Jak widzimy, jest to akt czysto emocjonalny i raczej nieintelektualne. Aktywność intelektualna musi mieć miejsce przed ceremoniałem, a nie w czasie jego trwania. Tego typu magię określa się czasem terminem wyższa magia. Magia arytualna, czy też magia manipulacyjna, nazywana czasem niższą magią, jest zdominowana podstępnością i czynieniem forteli spreparowanych przy pomocy wybiegów i wymyślonych sytuacji dla wykreowania zmian zgodnie z własną wolą. Dawniej nazywało się to urokiem, fascynacją lub złym okiem. Prawdziwe czarownice rzadko były uśmiercane. Biegłe w sztuce magicznej rzucały urok na mężczyzn, ocalając
swe życie. Większość prawdziwych czarownic sypiała z inkwizytorami. Fascynować znaczy rzucić na kogoś klątwę złym okiem. Nauka efektywnego użycia spojrzenia jest integralną częścią treningu czarownicy czy czarownika. Aby manipulować kimś, trzeba stać się pociągającym i umieć zwrócić na siebie uwagę. Aby rzucić urok, możemy użyć trzech elementów: seksu, uczucia zaciekawienia, a także ich kombinacji. Jeśli kobieta jest atrakcyjna, uczyni wszystko na miarę swych sił, aby okazać się ponętną i tym samym użyje seksu jako jej najpotężniejszego narzędzia. Swym seksapilem zwróci uwagę mężczyzny, którym może już manipulować dowoli. Element uczucia mogą użyć na przykład starsze kobiety, czyniąc siebie lekko ekscentrycznym, łatwo oczarują młodych mężczyzn, poszukujących jej mądrych rad i ciepłej chatki. Kobieta wzbudzająca grozę swym wyglądem może użyć elementu zaciekawienia. Przez nadanie sobie strasznego wyglądu można manipulować ludźmi, wykorzystując obawę przed konsekwencjami niezrobienia tego, o co ona poprosi. Wizualność użyta dla wyzwolenia reakcji emocjonalnej jest z pewnością najważniejszym środkiem włączonym do praktyk niższej magii. Każdy, kto jest na tyle głupi, by stwierdzić, że spojrzenie nic nie znaczy, jest rzeczywiście wprowadzony w błąd. Są trzy rodzaje ceremonii włączonych do praktyk satanistycznej magii. Każda związana jest z ludzkimi emocjami. Pierwszą z nich nazwiemy rytuałem seksualnym, potocznie zwanym jako urok miłosny czy też siła przyciągania. Celem tego rytuału jest wytworzenie pożądania, a także przywołanie seksualne partnera, aby wypełnił twe żądze. Jeśli nie posiadasz specyficznej, określonej w myślach osoby lub typu osobowego odpowiadającego ci na tyle, aby móc ukierunkować seksualne wrażenia na skumulowaniu się w orgazmie, to nie osiągniesz sukcesu. Satanistka lub satanista mają na tyle silne własne ja, że dla własnego zaspokojenia seksualnego lub osiągnięcia siły czy sukcesu oczekiwanej i pożądanej natury użyją czarów. Drugim typem rytuału to rytuał natury współczującej. Można go wykorzystać, gdy potrzebujemy czegoś lub kogoś tak mocno, że ogarnia nas smutek, czy odczuwamy cierpienie. Przy pomocy tego rytuału wzmocnimy swą siłę lub siłę swych bliskich. Zdrowie, szczęście domowe, sukcesy materialne, dzielność są przykładami sytuacji zamkniętych w rytuale współczucia. Ta forma ceremonii może zaważyć na sferze autentycznego miłosierdzia, zachowując w pamięci, że miłosierdzie zaczyna się w domu. Trzecia siła motywacyjna w rytuale to siła zniszczenia, używana w gniewie, irytacji, pogardzie, obrazie lub zwykłej nienawiści. Jest ona znana jako czar, klątwa lub czynnik zniszczenia. Błędnym jest mniemanie, że osoba, na której ma się dokonać akt zniszczenia,
musi wierzyć w siłę magii. Najbardziej wrażliwe ofiary klątw zawsze były największymi szydercami. Oświecony człowiek, który nie wierzy w tego rodzaju zabobony, przerzuca swoje instynktowne poczucie strachu przed klątwą w podświadomość, skutkiem czego karmi w sposób fenomenalny niszczącą go siłę, która będzie się zwielokrotniała przy każdym następnym nieszczęściu lub niepowodzeniu. Oczywiście niewierzący będzie uciekał od skojarzenia tych niepowodzeń z klątwą rzuconą na niego. W wielu przypadkach ofiara zaprzeczy każdemu magicznemu znaczeniu swego losu, nawet w momencie wydania ostatniego tchnienia. Superlogik zawsze wyjaśni połączenie rytuału magicznego z rezultatem końcowym jako zbieg okoliczności. Zaś mag będzie w pełni usatysfakcjonowany tak długo, jak długo będą trwały zamierzone przez niego skutki. Nikt nie zna wszystkiego i tak długo, jak istnieje ciekawość, zawsze będzie też obawa, lęk przed nieznanym, gdzie znajdują się niebezpieczne siły. Ten naturalny strach przed nieznanym jest bliskim krewnym fascynacji, która pobudza człowieka do wyjaśnień. Zwykle człowieka nauki motywuje do odkryć ciekawość, a mimo to ten człowiek, który uważa siebie za logicznie myślącego, często jako ostatni rozpoznaje istotę rytualnej magii. Jeśli wiara religijna i żarliwość może spowodować pojawienie się krwawiących ran na ciele w miejscach domniemanych ran zadanych Chrystusowi, to rany te otrzymują miano stygmatów. Pojawiają się jako rezultat współczucia, litości przerodzonych w gwałtowne, emocjonalne ekstremum. Dlaczego więc miałoby się mieć wątpliwość w stosunku do niszczących ekstremów strachu i przerażenia? Tak zwane demony mają moc zniszczenia, rozdarcia ciała, teoretycznie tak samo, jak kilka gwoździ rdzewiejących gdzieś daleko może wywołać ekstazę człowieka przekonanego o tym, że jest zawieszony na krzyżu kalwaryjskim. Dlatego nigdy nie przekonuj sceptyka, jeśli zamierzasz rzucić na niego klątwę. Pozwól mu drwić. Poprzez oświecenie go pomniejszysz swe szanse na sukces. Słuchaj z ufną pewnością siebie, jak śmieje się z twej magii, wiedząc, że jego dni w każdym momencie są wypełnione wrzawą i trwogą. Jeśli jest dostatecznie zasługującym na pogardę, to z łaski szatana może nawet umrzeć ze śmiechu. Rytuał magiczny może być wykonywany tak przez jedną, jak przez grupę osób. Zgromadzenie osób wyznających wspólną filozofię wymusza uaktywnienie i wzmocnienie pewności w siłę magii. Należy jednak unikać sytuacji, które mogłyby doprowadzić do skrępowania. Rytuał seksualny z masturbacją lub współczucia z wylaniem łez częściej będzie zwieńczony sukcesem, gdy odbędzie się w samotności. Formalna część rytuału może odbyć się w osobnej sali czy pomieszczeniu, gdzie wyznaczamy granice zawierające symboliczne środki, jak ołtarz, kielich, etc. Tam też ma miejsce początek i koniec rytuału, które
oparte na dogmatach z wyłączeniem intelektualnej aktywności. Pomogą oderwać się od świata zewnętrznego, by móc skoncentrować się i zaangażować całą wolę. Środki użyte w odprawianiu satanistycznej magii to żądza, czas, obrazowość, kierunek, zrównoważenie czynników. Satanista odprawia swój rytuał, aby zapewnić sobie realizację swych żądz i nie będzie marnował czasu ani mocy na przysłowiowe toczenie ołówka po blacie stołu. Małe dzieci uczą się, że jeśli pragną czegoś wystarczająco silnie, to się spełni. Najlepszym czasem, aby rzucić zaklęcie czy urok, jest czas, w którym obiekt jest najbardziej pasywny, bierny. Tym momentem przede wszystkim jest sen. Jakakolwiek rzecz, która służy do zintensyfikowania emocji podczas dokonywania rytuału, będzie przyczyniała się do odniesienia sukcesu. Cokolwiek. Rysunek, rzeźba, fotografia, artykuł odzieży, muzyka, wymyślone sytuacje będą nam tu sprzyjać. Kierunek działań magicznych wyznacza punkt naszego pożądania. Powinien on być jasno i mocno ukazany w swych najgłębszych pokładach świadomości i czucia. Przeniesienie swych oczekiwań winno się odbyć w trakcie trwania rytuału, nie przed ani po nim. Ostatnim, lecz bardzo ważnym środkiem jest zrównoważenie. Warto tu podkreślić, że ktoś, komu słoń nadepnął na ucho, nie powinien oczekiwać przemiany czyniącego z niego pierwszego skrzypka. Jeśli coś, czego pragniecie, jest w waszym przekonaniu niemożliwym do uzyskania, magia tu nic nie zdziała. Tylko głębokie przekonanie i właściwa koncentracja może przynieść oczekiwany skutek. I niekoniecznie bezpośrednio po rytuale lub w trakcie jego trwania. Magia jest jak natura, jeśli oczekiwany sukces wyraża żądanie harmonizujące z nią, a nie przeciwko niej. Sataniczny rytuał. Pierwsze. Osoba odprawiająca rytuał stoi w czasie jego trwania twarzą do ołtarza i symbolu Bafometa, za wyjątkiem sytuacji, kiedy występują inne wskazania. Dwa. Jeżeli jest to możliwe, ołtarz powinien być umiejscowiony naprzeciwko zachodniej ściany. 3. W przypadku, gdy ceremonia jest grupowa, to należy wybrać osobę, która przyjmie rolę kapłana. Jeśli rytuał wykonuje jedna osoba, to sama kieruje się instrukcjami dla kapłana. 4. Kiedy kapłan wypowiada słowa Szeman Forasz i niech żyje szatan, należy słowa te powtórzyć. Po wypowiedzeniu ich przez innych uczestników następuje uderzenie w gong. 5.
między uderzeniami w dzwon na początku rytuału do dzwonu obwieszczającego jego koniec, tak palenie papierosów czy rozmowy niezwiązane z kontekstem ceremonii są niewskazane, żeby nie rzec zabronione. 13 stopni. Pierwsze. Ubranie się do rytuału. Drugi. Zgromadzenie przyborów. Zapalenie świec. Zgaszenie wszelkich zewnętrznych świateł. Na lewo i prawo ołtarza zaznaczyć miejsce pergaminów. Trzeci. Jeśli rolę ołtarza przyjmuje kobieta, zajmuje swoją pozycję. Głowa na południe, stopy na północ. Czwarty stopień. Oczyścić nastrój przez dzwonienie dzwonem. Piąty. Wypowiedzieć inwokację do szatana i listę piekielnych imion. Uczestnicy powtarzają każde imię po tym, jak je wypowie kapłan. Szósty stopień. Następuje picie eliksiru z kielicha. Siódme. Obracając się przeciwnie do wskazówek zegara, kapłan wskazuje mieczem cztery strony świata i wywołuje właściwego z książąt piekła. Szatana z południa, Lucyfera ze wschodu, Beliala z północy, a Lewiatana z zachodu. Ósmy stopień. Jeśli użyty jest falus, należy nim dokonać błogosławieństwa. Dziewiąty. Kapłan czyta inwokacje dla poszczególnych ceremonii, pożądania, współczucia lub zniszczenia. Dziesiąty stopień. W przypadku uosobionego rytuału ten stopień jest szczególnie ważny. Samotność jest istotna, gdyż sprzyja sekretnym wyznaniom. W tym momencie nie należy przeszkadzać tworzeniu się obrazów odnoszących się do twych rządz. Jest to moment wysłania twojego planu do odbiorcy twych praktyk. Pamiętaj, że masz 5 zmysłów. Wykorzystaj je do granic. W zależności od typu rytuału należy tak po osiągnięciu orgazmu, wyrażeniu życzeń połączonych z płaczem czy pogardzie wyrażonej ogólnym wyczerpaniem jej okazywali przejść do punktu 11. 11a. Gdy prośby i życzenia zostały zapisane, kapłan odczytuje je głośno, po czym spala się je w płomieniach przeznaczonej do tego świecy. Po każdej prośbie wypowiada się słowa Szemham Forasz i niech żyje szatan. 11b. Jeśli prośby wyrażone są ustnie, uczestnicy kolejno mówią je kapłanowi, a ten z kolei wypowiada je swoimi, działającymi na niego najmocniej słowami. Szemham Worasz i niech żyje szatan powtarzane są po każdej prośbie. 12 stopień. Jako świadectwo wierności uczestników dla mocy ciemności, kapłan czyta właściwy enochijski klucz. 13 stopień. Wraz z dźwiękiem oznaczającym skażenie, kapłan mówi, a więc stało się.
Następuje koniec rytuału. Piekielne imiona. Abaddon. Adramelech. Achfuch. Ariman. Amon. Apollon. Asmodeusz. Astaroth. Azazel. Belderis. Balaam. Baphomet. Bast. Belzebub. Behemoth. Behelit. Baili. Hemos. Simeris. Koyot. Dagon. Dambala. Demogorgon. Diabolus. Dracula. Emma. Euronymous. Fenris. Gorgo. Haborim. Hekate. Ishtar. Kali. Lilith. Loki. Mammon. Mania. Mantus. Marduk. Mastema. Melek Taus. Mephistopheles. Metli. Mictian. Midgard. Milcom. Moloch. Mormo. Namach. Nergal. Nihasas. Nia. Oyama. Pan. Pluto. Prozefina. Pfka. Rinon. Sabazios. Samael. Sandu. Sedit. Sekhmet. Sedit. Sheishen. Shaman. Shiva. Supai. Talmo. Chod. Tezcatlipoca. Tam. Tot. Tumrida. Tefon.
Yaozi, Yenluang, Regie Satanas, Ave Satanas, Hej Satan, niech żyje Satan.